Ja osobiście no, nie widzę chyba takich pewnych kandydatów na polskiej scenie trenerskiej. Natomiast też z drugiej strony my nie mamy reprezentacji, której potrzebny jest nagle dobry trener, tylko musimy bardziej myśleć perspektywicznie i być może trener z młodego pokolenia, który dostanie szansę pracy kilkuletniej z reprezentacją, być może to jest dobre rozwiązanie. Ja w ogóle myślę, że w tym momencie spojrzałbym bardziej globalnie na problem polskiej piłki, polskiego sportu. Dlaczego, możemy zadać sobie pytanie, dlaczego polska piłka klubowa stoi na takim poziomie, dlaczego reprezentacja. To są wszystko naczynia powiązane i jedno wynika z drugiego. Trzeba chyba teraz zająć się szkoleniem młodzieży, by myśleć o tym, by za kilka lat mieć dobrą reprezentację. W roli trenera widziałbym bardziej człowieka, który będzie budował tą reprezentację, a nie człowieka, który ją zmieniał, bo tak naprawdę zmieniać nie ma czego. Mamy dwóch, trzech zawodników na poziomie światowym. Dosyć brutalnie wczoraj Wojtek Szczęsny powiedział, że nasi najlepsi zawodnicy siedzieliby na ławce rezerwowych w reprezentacji Anglii. No i chyba coś w tym jest, że patrząc na potencjał naszej reprezentacji jest on no, niewielki, nie oszukujmy się. Tak jak już wspomniałem, dwóch, trzech zawodników poziom światowy, kilku może poziom reprezentacyjny, a kilku absolutnie poziom polski ligowy i to zresztą było widać. Zresztą jeżeli ktoś dziwi się, dlaczego nie wygrywamy z Anglią, to proponuję w którąś sobotę obejrzeć sobie spotkanie Ekstraklasy, a zaraz po niej spotkanie Premiership i różnica jest widoczna gołym okiem, nie trzeba być tutaj znawcą i też nie dziwmy się i nie oczekujmy, że to się zmieni wraz ze zmianą trenera. Ostatnie pytanie. Ja Ci powiem imię i nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji, a Ty skomentuj, czy podoba Ci się ta kandydatura, bo to nie jest tajemnica. Adam Nawałka będzie następcą Waldemara Fornalika. Czy na pewno nazwisko trenera Nawałki przewija się? Dobry pomysł? W spekulacjach. Ja bym to troszeczkę porównał z nazwiskiem trenera Fornalika. Trener, który w pracy klubowej co roku pokazuje, że trenerem jest dobrym, natomiast z większym doświadczeniem piłkarskim, międzynarodowym. I to jest może też to, co zabrakło trenerowi Fornalikowi. Kontakty personalne z zawodnikami, bycie autorytetem. No jest to konieczność, jeśli chodzi o trenera reprezentacji i być może trenerowi Nawałce to się uda, czego mu serdecznie życzę, ale też myślę, że jest ważny trener, który będzie zajmował się nie tylko pierwszą reprezentacją, ale też szukał ludzi, narybków, młodych zawodników, zajmował się też pozostałymi reprezentacjami i dbał o to, by nawet odchodząc ze swojej posady zostawić jakiś potencjał, który przez ten okres zbuduje. Trener reprezentacji to powinien być autorytet, natomiast powinien być autorytet, natomiast niezależnie, czy to jest Laubenhacker, Mourinho, czy Nawałka, każdy z tych ludzi i też trener Fornalik mógł być tym autorytetem, a w przypadku ludzi jak Adam Nawałka, oni tym autorytami mogą być. To jest tylko podejście do zawodników, podejście do swojego zawodu. To jest taka trochę kwestia psychologiczna, ale też wiemy, że trener reprezentacji powinien być dobrym psychologiem. Dostaje zawodników na kilka dni przed meczem, zawodnicy wyjeżdżają, spotykają się znowu za miesiąc. No i bardziej jego rola tutaj ogranicza się do stworzenia kolektywu, co zresztą kiedyś pokazał trener Engel, kiedy to objął reprezentację, stworzył drużynę, w której tworzyliśmy praktycznie rodzinę. Jeden za drugiego i ten za trenera wskoczyłby w ogień. I o to w tym wszystkim chodzi. Materiału piłkarskiego no nie mamy zbyt dobrego, bardziej potrzebny trener, który zrobi coś z tego, co mamy, a to myślę nie będzie łatwą sztuką, ale pewnie o tym samym wie prezes Boniek i liczę tu jak gdyby na jego rozsądek i w odróżnieniu do swojego poprzednika nie wytypuje trenera z kartki, którą mu ktoś podsunie, tylko sam rozsądnie zastanowi się i pewnie przeprowadzi szereg rozmów z następcą Fornalika, więc liczę tutaj też po części na prezesa Bońka i jego rozsądek.